idąc do lasu, nie zastanawiamy się z reguły na tym, ile spotkamy w nim organizmów. Widzimy głównie drzewa, krzewy, ale to, co tak naprawdę jest bogactwem lasu, to jest jego podszyt, to jest jego ściółka, to jest to, co się dzieje pod powierzchnią ziemi, czyli to dolne piętro lasu. Tam żyją tysiące organizmów, tam dzieją się wszystkie procesy, które zachodzą pomiędzy drzewami. Drzewa współpracują na przykład z grzybami, to się nazywa mikoryza i w ten sposób one się między sobą nawet potrafią porozumiewać, przekazywać sobie informacje. Całe to bogactwo lasu, cała ta bioróżnorodność, to jest coś, co powinniśmy dbać i co powinniśmy chronić. I dlatego powinniśmy chronić martwe drewno, które znajduje się w lesie. To nie jest odpad, to nie jest coś, co powinniśmy my, ludzie, uporządkować. To jest naturalny cykl życia lasów. W tym martwym drewnie znajdują się, żyją, jedzą, chronią się tysiące organizmów. Ssaków, grzybów, wątrobowce, porosty. Tego jest naprawdę mnóstwo. I tam właśnie możemy też szukać odpowiedzi dla nas ludzi. Tam właśnie możemy badać porosty, które są wielkim potencjałem, jeśli chodzi o leki. Również grzyby. Tam znajduje się całe bogactwo procesów, które powinniśmy chronić.